Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym weszliśmy w tajemnicę światła, wiary i modlitwy, jaką jest Eucharystia, a która jest ofiarą Chrystusa i wielkim dziękczynieniem za wielkie rzeczy, które nam Bóg uczynił. W jubileuszowym liście na progu trzeciego tysiąclecia Jan Paweł II pisał: pragnę, abyśmy doświadczyli na sobie i jeszcze mocniej uwierzyli, że klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w Jezusie Chrystusie. I zarazem uświadomili sobie, że Kościół idzie krok w krok za każdym człowiekiem i przeżyli, że każda z miar czasu jest nasycona zbawczą obecnością Boga i zbawczym Jego działaniem. To w tym samym duchu wiary chcemy odczytywać pewne dane statystyczne, że przez cały okres 70-lecia liczba absolwentów niższego seminarium duchownego w Częstochowie sięga 1119 osób, w tym 408 księży, a w archidiecezji częstochowskiej 260. Dlatego wołamy słowami aklamacji przed Ewangelią: Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony. Bóg, który nas dźwiga co dzień, zbawienie nasze. Chciałbym teraz, nachylając się nad Słowem Bożym, odczytać trzy światła dla naszych dróg powołań i misji. Pierwszy promień światła idzie do nas z pierwszej księgi Starego Testamentu, Księgi Rodzaju, która ukazuje nam człowieka jako koronę całego stworzenia. Oto tylko On pośród wszystkich istot został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego. Niewidzialny Bóg pozostawił swoje odbicie i piękno w delikatnym obliczu człowieka, mężczyzny i niewiasty. Podobnie jak Bóg, dający się pojąć tylko jako misterium osobowej komunii miłości, jest człowiek. Na podobieństwo Boga człowiek jest zdolny do nawiązywania relacji z innymi i tworzenia komunii. Ale oprócz tego, co zresztą wyraźnie podkreśla sam autor Księgi Rodzaju, człowiek przede wszystkim jako obraz Boga ma twórczą inteligencję, dzięki której ma możliwość panowania nad naturą, nad jej rozwojem i przemianą. A jednocześnie, będąc istotą rozumną i wolną, jest istotą odpowiedzialną za siebie i świat. Wierzymy, że te słowa nie są tylko informacją, przekazem, ale domagają się wypełnienia poprzez łaskę współpracy. Zwłaszcza, że żyjemy dzisiaj w tak zwanej epoce postprawdy i dyktatury relatywizmu, nie uznającej prawdy nadprzyrodzonej, jak ostrzegał nas Benedykt XVI w słowach: jeśli rozum ogłuchnie na wielkie przesłanie, które do niego kieruje wiara chrześcijańska i jej mądrość, bo
budowana na źródłach Bożego objawienia, to uschnie jak drzewo, które nie sięga już korzeniami do źródeł życiodajnej wody. Pozbywając się odwagi ku prawdzie, rozum nie staje się większy, lecz mniejszy. Dekomponuje się i pęka na kawałki. To światło Słowa Bożego i nauczania następcy świętego Piotra wzbudza w naszych sercach myśli Boże, tak iż wiara jako odpowiedź na Słowo staje się nowym kryterium osądu i oceny ludzi i rzeczy, wydarzeń i wyzwań. Drugi promień światła idzie do nas z nauczania świętego Pawła do Kolosan z podkreśleniem, że sama wiedza bez miłości, inteligencja bez pokory i działalność bez pobożności prawdziwej jako daru Ducha Świętego nie wystarczą. Dlatego apostoł wzywa nas do poczucia wdzięczności za wszystko i wszystkich. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu przez Niego. Służcie Chrystusowi jako Panu. Dlatego za psalmistą psalmu 90 prosimy jubileuszem 70-lecia. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Drodzy w Chrystusie, fragment Ewangelii świętego Mateusza, który jest trzecim promieniem światła, przenosi nas do Nazaretu, gdzie Jezus naucza swoich rodaków w synagodze. I słyszy słowa: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśni? Czy Jego matce nie jest na imię Marią? To retoryczne pytanie było związane nie tylko ze zwątpieniem w osobę Jezusa, ale z odrzuceniem Go i całości Jego misji. Warto zauważyć, że w całym Nowym Testamencie słowo cieśla, tekton, pojawia się jedynie w Ewangelii świętego Marka i właśnie u świętego Mateusza. I jest to jedyny fragment biblijny, w którym wspomina się o zawodzie wykonywanym przez Jezusa. W dzisiejszym fragmencie zajęcie cieśli przypisane zostaje Józefowi, którego rodacy z Nazaretu nazywają ojcem Jezusa, a jego samego synem cieśli. Wierzymy, że ojcostwo opiekuna Zbawiciela nad poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Bożym, nie jest biologiczne, ale polegało na ocaleniu Syna Bożego przed zagładą i uformowaniu Jego ludzkiej natury, która stanie się narzędziem naszego zbawienia. Idąc za ważnym rozróżnieniem między miłością prawdy, caritas veritatis, a koniecznością miłości, necessitas caritatis, możemy powiedzieć, że święty Józef w swoim życiu przeżył zarówno miłość prawdy Boga, który mu się objawił, a on ukazał posłuszeństwo wiary poprzez uległość rozumu i woli, współdziałając z jego łaską, ale również
konieczność miłości, czyli równie czystą miłość służby, jakiej wymagała troska o Najświętszą Maryję Pannę i rozwój człowieczeństwa Bożego Syna. Po tej teologicznej prawdzie wejdźmy na chwilę w świat poezji, a zarazem modlitwy poety Romana Brandstettera. Tytuł tego wiersza jest Niepokój Józefa. Wszystko jest zagadkowe i niezrozumiałe. Począwszy od owocujących drzew, a skończywszy na dojrzewającym owocu żywota Twojej małżonki. Drżący Józefie, znawco drewna, stoisz bezradny w środku nocy i nic nie wiesz, co się dzieje za krawędzią Twego ciała. Z krzykiem do nieba modlisz się, nie ukrywaj przede mną Twojej twarzy. Pokaż mi przynajmniej jej symbol. Ucisz swoje serce, Józefie. Nie bój się. Wróć do domu. Ułóż się do snu i cierpliwie czekaj na przyjście anioła, który powie ci prawdę o owocu. Ale pamiętaj, chociaż ją zrozumiesz, wciąż będziesz niespokojny, jak każdy człowiek, który jest wybranym przez Boga. Czy tej rzeczywistości, na przykładzie zawierzenia Bogu we wszystkim przez świętego Józefa, nie przeżywamy w różnych wymiarach naszych powołań i służby? Przez pokolenia. Czy przyjmujemy to jako dar, który utrzymuje się poprzez zmaganie o wierność, czy jako ciężar? Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj razem, żeby dziękować i uwielbiać Boga za wszystko i za wszystkich. Prawdziwie w sprawiedliwym mężu, dziewicy Maryi i opiekunie i stróżu tajemnicy wcielenia Syna Bożego, Bóg daje nam odpowiedź na liczne zagrożenia naszych czasów, zarówno w sferze moralnej, kulturowej i duchowej. Święty Józef, patron Kościoła katolickiego, wskazuje nam niezawodną drogę, która prowadzi do Chrystusa. Posłuszeństwo Bogu zawsze, wszędzie i we wszystkim.